Kiedy czytałem dzisiejszą Ewangelię, przypomniał mi się cytat z Dionizego Areopagity. Czyż z wszystkich boskich rzeczy najbardziej boską yy, nie jest współpraca z Bogiem nad zbawieniem dusz? Często tę Ewangelię dzisiejszą odczytujemy w taki sposób. Ja jestem zagubioną owcą, Jezus jest pasterzem, Zostawia 99 innych owiec, znajduje mnie i cieszy się z mojego nawrócenia. I bardzo dobrze, że przypominamy sobie o tej Ewangelii, kiedy pokutujemy, kiedy idziemy do spowiedzi. My jesteśmy najczęściej tą zagubioną owcą. Ale zagubioną owcą może być również twój brat i twoja siostra w Chrystusie Panu. I mówiłem ostatnio o wchodzeniu w misję Jezusa. Jeżeli mamy być jak Jezus, jeżeli mamy być ambasadorami też Chrystusa na Ziemi, to w duchu odpowiedzialności chrześcijańskiej, kiedy widzimy kogoś w tych duchowych zaroślach, to jesteśmy też odpowiedzialni, by powiedzieć: Panie, posłusz się mną jako swoim narzędziem i wyciągnijmy tego brata, siostry z tych duchowych zarośli. Najpierw oczywiście mamy. Patrzeć na siebie, na swoje sumienie, na czystość swojej duszy i zadbać o to, abyśmy sami wyszli z tych duchowych zarośli. Ale kiedy widzimy kogoś, kto jest w potrzebie, no właśnie, jak się zachowujemy. Zobaczcie: przygotowujemy w Adwencie czy Wielkim Boście różnego rodzaju paczki świąteczne. Kupujemy różne produkty żywnościowe, by. Zapewnić godziwe święta biednym rodzinom, ale jest też ubóstwo duchowe. I tu nie chodzi o to ubóstwo um, ubodzy w duchu, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, ale chodzi o to, że są też tacy, którzy po prostu nie doświadczają, nie doświadczyli zbawienia, nie uznali zbawienia za swoje. Żyją w grzechu, są ubodzy w doświadczenie też żywego Boga w swoim życiu. Może warto, abyśmy stworzyli sobie taką duchową, świąteczną paczkę? Czyli, co w takiej paczce może się znaleźć? Otóż, no oczywiście, modlitwa o nawrócenie. Ale tam również może się znaleźć świadectwo, wygłoszenie komuś świadectwa. Może być też tam modlitwa wstawienicza, może być też tam podprowadzenie kogoś. Podprowadzenie, nie zmuszenie, ale podprowadzenie do pokuty, do spowiedzi. Pomóc komuś w uczynieniu rachunku sumienia. I jakbyśmy taki duchowy pakiet, Przygotowali i powiedzieli, panie, mam duchowy pakiet, mam tę duchową świąteczną paczkę, posłuchaj się teraz mną. Zadbajmy o czyjeś zbawienie, aby ten ktoś uczynił zbawienie, które wysłużyłeś nam na krzyżu jako swoje. I pokieruj mną, podprowadź mnie do kogoś albo poślij, przyślij mi kogoś, kto potrzebuje dobrej nowiny o ratunku w tobie. Myślę, że to jest coś bardzo pięknego. Jeżeli czujesz takie duchowe wezwanie, takie powołanie do tego, by nieść taką świąteczną duchową paczkę, to wyraź swoją gotowość dzisiaj w komentarzu i e, niech Bóg nam błogosławi tym naszym pragnieniom i pośle nas w odpowiednie miejsce. Wierzę, że jeżeli wyrazisz to w komentarzu, to Bóg Wskaże ci jakąś taką osobę, albo podprowadzi, albo przyśle. Aktem strzelistym niech będzie dzisiaj dla nas, y, panie, posłusz się mną. Niech będę narzędziem nawrócenia. Duchu Święty, dzięki Ci za tę dzisiejszą Ewangelię. Chcę dzisiaj na nią patrzeć jako wezwanie do tego, by wyciągać również innych z duchowych zarośli, z duchowych krzaków posłuż się mną jako swoim narzędziem duchu święty, narzędziem nawrócenia. Pomóż mi przygotować duchową paczkę, e, świąteczną paczkę, adwentową. Daj, abym ja sam również dobry rachunek sumienia przygotował, sobie odprawił i mnie najpierw wprowadź na drogę nawrócenia, a później pomóż mi innych wprowadzić na drogę nawrócenia. Idea bym nie był zmuszającym kogoś do tego nawrócenia, ale bym był taką dobrą zachętą. Uczyń mnie taką dobrą zachętą do nawrócenia, aby inni mogli powiedzieć: chcę. Chcę się nawrócić tak jak ty. Podprowadź mnie do Boga. Trzymajmy się Jezusa. Dzięki Wam za dzisiejsze pochylenie się nad słowem. Zapraszam Was, abyście zajrzeli w czytania, zwłaszcza w Ewangelię. Dobrego, błogosławionego, pięknego dnia, Adwentu.